Zacząć. Witam Państwa na naszym pierwszym spotkaniu w nowym 2018 roku. Ja nazywam się Grzegorz Pułkotycki i jestem dyrektorem inwestycyjnym Star Funds. Jako że spotykamy się u progu nowego roku, przy tej okazji chciałem życzyć Państwu, aby ten nowy rok był dla Państwa pomyślny, również z perspektywy stóp zwrotu z Państwa portfeli. Na dzisiejszym webinarze przedstawię Państwu, co aktualnie dzieje się na rynkach finansowych, jak my to interpretujemy, czego oczekujemy w przyszłości i jak może to wpływać na Państwa portfele inwestycyjne. Jako że początek roku to z jednej strony czas podsumowań tego, co się działo w minionym okresie, ale z drugiej strony to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki ten kolejny rok może być. I to będzie dzisiaj główny wątek mojej prezentacji. Postaram się, aby ta prezentacja zmieściła się w około 30 do 40 minut i tak jak zwykle składać się ona będzie z następujących punktów. Na początek przegląd rynków. Kolejnym punktem to będzie nasz tytułowy wątek, czyli 2018, szanse i zagrożenia, ile zarobi Twój portfel inwestycyjny. Następnie przedstawię Państwu wyniki inwestycyjne naszych portfeli modelowych. I na koniec sesja pytań i odpowiedzi. Już teraz zachęcam Państwa do tego, aby swoje pytania umieszczać w okienku czata. Będę się do nich odnosił właśnie w tej ostatniej fazie naszego webinara. Ponieważ tutaj miałem sygnały dotyczące poprawy głośności, to ja sobie tutaj troszkę jeszcze podkręcę mikrofon. I myślę, że teraz powinno być lepiej. OK, przechodząc do przeglądu rynkowego. Na początek, tak jak zwykle, zajmiemy się indeksami rynków akcji. Generalnie taka uwaga, jaką można byłoby wysnuć, patrząc z perspektywy czasu na to, co się działo w ubiegłym roku, to można powiedzieć, że to był taki rok, który nastąpił po bardzo burzliwym roku 2016. Jak pamiętacie Państwo, to był rok pełen zaskoczeń, pewnych takich bezprecedensowych zdarzeń, które generowały niepewność. A ten ubiegły rok, 2017, był bardzo specyficzny, bo w zasadzie nie było takiej klasy aktywów chyba, aby nie zakończyła ona tego roku z dodatnią stopą zwrotu. A co charakterystyczne jeszcze, to fakt, że generalnie większość aktywów podlegała bardzo niskiej zmienności. Te takie podstawowe, klasyczne aktywa, one się bardzo mało wahały. I to jest pewna, płynie z tego pewna sugestia i jakby z mojej strony też taka uwaga, aby do tak ekstremalnie niskiej zmienności się nie przyzwyczajać, bo w normalnych warunkach rynki podlegają bardziej dynamicznym zmianom. No może z tej generalnej uwagi o niskiej zmienności wyrwał się na przykład Bitcoin, który był z pewnością do połowy grudnia hitem inwestycyjnym ubiegłego roku, o ile można mówić w ogóle o inwestycji w kryptowaluty. To jak wielka potrafi być zmienność tego typu finansowych wynalazków, no świadczy chociażby fakt, że od tej do połowy grudnia do dnia dzisiejszego wartość tej kryptowaluty spadła o 50%. Tak jak tutaj na tym bieżącym slajdzie Państwo widzą, to te kluczowe indeksy akcyjne, no do tych kluczowych zaliczam również nasz lokalny WIG z racji tej naszej perspektywy. Natomiast widzicie Państwo, że no każdy z tych indeksów, licząc w relacji do końcówki 2016 roku, rósł. Te stopy
zwrotów tych indeksów były zróżnicowane. No bezwzględnie najbardziej spektakularne wzrosty widać tutaj na rynkach wschodzących. Ta szara krzywa to dobitnie pokazuje, te ponad 40% wzrosty na rynkach wschodzących no nie zdarzają się często. No dość powiedzieć, że dla rynków wschodzących ten rok 2017 był to najlepszy okres od 8 lat. I tu to, co widzicie Państwo na slajdzie w kontekście rynków akcyjnych, rynków wschodzących akcyjnych, również to jest prawdą, jeżeli chodzi o rynki dłużne. Generalnie napływ kapitału na rynki wschodzące w ubiegłym roku powodował, że te aktywa zachowywały się najlepiej. Również dobrze zachowywały się indeksy globalnych rynków rozwiniętych, to ta pomarańczowa krzywa. No to, co ją tutaj charakteryzuje, to właśnie taki bardzo stabilny wzrost. Ten brak zmienności, taka uporczywa presja na wzrost kursów akcji rynków rozwiniętych, no to była właśnie ta cecha charakterystyczna ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o rynek polski, to on podążał w tej pierwszej części ubiegłego roku w zasadzie zgodnie z tą tendencją wyznaczoną przez rynki wschodzące. Natomiast gdzieś tam od przełomu sierpnia, września nastąpiło pogorszenie koniunktury. Przynajmniej w tym segmencie tych spółek, które w największym stopniu wpływają na indeks WIG, czyli w przypadku tych spółek o największej kapitalizacji. Bo z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że w ogóle ten cały rok 2017 stał pod znakiem ogromnej polaryzacji, jeżeli chodzi o stopy zwrotu spółek największych, które zanotowały bardzo dobry rok. To był rok dla WIG20 najlepszy od 5 lat, versus to, co się działo na spółkach średnich, a szczególnie małych, które po świetnym początku roku, po bardzo dobrych 2 miesiącach roku 2017, następnie konsekwentnie spadały prawie że do samego końca grudnia ubiegłego roku. I mamy jeszcze tutaj tą żółtą część wykresu, czyli Eurostoxx 50, to jest indeks rynku ze strefy euro. No widać, że tutaj on się zachowywał najsłabiej, o ile w tej fazie początkowej nadążał za tymi pozostałymi indeksami, tak już jakby kolejne miesiące powodowały, że koniec końców to, co wypracował w pierwszych 4-5 miesiącach, to było wszystko. Pozostała część roku to najpierw lekki spadek, później wzrost. I tak naprawdę trzeba byłoby szukać bardzo efektywnego funduszu inwestycyjnego, który pozwolił w tym okresie zarobić na tym rynku europejskim. Przechodząc do tego, co się działo na rynkach surowcowych, to co, jak Państwo pewnie pamiętają, na każdym z takich webinarów przedstawiamy również sytuację na tym rynku, bo on jest ciekawy z tego względu, że no, służy jako jeden z potencjalnych celów inwestycyjnych w naszych inwestycjach portfelowych. Na tle surowców przedstawiam również wykres indeksu dolara, czyli siły dolara względem podstawowych walut świata. To jest ta czerwona krzywa i ona tutaj no, dość dobitnie pokazuje, jaka tendencja panowała na dolarze. Czyli wyraźnie spadkowa tendencja. Od samego początku roku konsekwentnie do końca wartość dolara spadała. I to jest jedna z takich przyczyn, dla których między innymi rynki wschodzące zachowywały się bardzo dobrze. To jest dość dobrze zbadana, rozpoznana korelacja między dolarem a zachowaniem się aktywów na rynkach wschodzących. I ona w ubiegłym roku zadziałała. Dlatego też z perspektywy tego, jak będzie wyglądała przyszłość, bardzo mocno należy patrzeć na czynniki, które będą wpływały na kondycję dolara, bo przewidzenie właśnie tej kondycji dolara może dać odpowiedź na pytanie, jak może wyglądać sytuacja na innych klasach aktywów. A wracając do samych surowców, to o ile ten zbiorczy indeks CRB, ten zaznaczony na jasno zielono, można powiedzieć z perspektywy całego roku nie
nie zmienił się istotnie. I to też jest jeden z takich powodów, dla których, jak pewnie Państwo pamiętacie, jak znacie te portfele, które my tutaj rekomendujemy, to jakby uciekamy od takiego inwestowania indeksowego w surowce. Raczej staramy się znaleźć te klasy surowców, które będą w danym momencie podążały w tym pozytywnym kierunku, czyli w górę. I tutaj jakby dość łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten indeks CRB w tym roku był rok do roku, można powiedzieć, płasko. No z tego powodu, że w pierwszej części roku on był ściągany bardzo mocno przez notowania ropy naftowej. Tutaj to jest ta właśnie czarna krzywa. Po czym od połowy roku nastąpił gwałtowny wzrost notowań ropy naftowej, która doprowadziła do tego, że również poprawił się indeks CRB, w którym to składzie ropa naftowa stanowi największy udział. Jeżeli chodzi o pozostałe surowce, to ta faza cyklu koniunkturalnego według nas bardzo mocno wspierała i wydaje się, że będzie wspierać metale przemysłowe, takie jak na przykład miedź. Miedź, czyli tutaj ta krzywa oznaczona na żółto. Konsekwentnie po tej takiej wiosennej korekcie miedź pięła się do góry, osiągając w końcówce roku szczyty i wchodząc teraz w drobną korektę notowań. Warto też patrzeć na notowania złota, bo jesteśmy w tej fazie ożywienia gospodarczego na świecie i tak jak już wielokrotnie powtarzałem, o ile ten problem inflacji w chwili obecnej nie występuje, o tyle pewnie będzie on miał miejsce w momencie, kiedy ten cykl gospodarczy w skali całego świata stanie się bardzo zaawansowany. Wtedy, kiedy ta inflacja się pojawi, to prawdopodobnie najlepszym aktywem finansowym, który będzie skutecznie bronił przed inflacją, który będzie istotnie zyskiwał w tej fazie inflacyjnej wzrostu gospodarczego, to będzie właśnie złoto. Bez przyczyny mówię o tym złocie, bo z tym złotem wiążą się też po części zmiany w niektórych portfelach modelowych, które Państwo w dniu dzisiejszym dostali. Dlatego dość mocno jakby tutaj monitorujemy to, co się dzieje na tym surowcu. Przechodząc dalej do kolejnych klas aktywów, jeżeli chodzi o rynki dłużne, najpierw amerykańskie obligacje skarbowe. Jak widzimy, ostatnie tygodnie przynoszą no, dość dynamiczne wzrosty rentowności obligacji skarbowych amerykańskich. Jak pewnie Państwo pamiętają, to taki pierwszy od dłuższego czasu skokowy wzrost rentowności miał miejsce w 2016 roku, w drugiej połowie. On był później spotęgowany tymi obawami inflacyjnymi związanymi z tym, że zapowiadane reformy niespodziewanie wybranego prezydenta Trumpa no, spowodują nagły skok inflacji. I ten temat był grany w końcówce 2016 roku i na początku 2017 roku, po czym można powiedzieć, że obawy o to, że plany prezydenta Trumpa, te jeszcze z czasu kampanii wyborczej, nie zostaną wprowadzone, no, prowadziły do takiego rozczarowania i pewnego zniechęcenia, te rentowności schodziły w dół. No, po czym, jak się okazało, że jednak reforma podatkowa jest na dobrej drodze do jej uchwalenia, gospodarka ma się bardzo dobrze, no to ten temat wrócił na agendę i mamy w tej chwili, że tak powiem, powrót do trendu zainicjowanego jeszcze w 2016 roku. To jest jeden z tych czynników, na który warto zwracać uwagę z perspektywy roku 2018. Bardzo istotny wykres, bardzo dużą uwagę należy przywiązywać właśnie do tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, ale też nie tylko, bo to, co się dzieje na obligacjach niemieckich, na obligacjach, które w tak zwanych normalnych warunkach zazwyczaj miały rentowność około 2-2,5%, no a wiemy, że działania Europejskiego Banku Centralnego, luzowanie ilościowe, skup obligacji powodowały, że
na pewnym momencie te obligacje były notowane z ujemnymi rentownościami. Jeszcze do niedawna, bo to przecież było w końcówce ubiegłego roku, te rentowności wynosiły 0,3%, po czym przewidywania, że Europejski Bank Centralny również będzie się wycofywał z tego luzowania ilościowego, ze skupu obligacji, spowodowały, że te rentowności w ślad za Ameryką również rosną. Oni sobie też powoli zdają sprawę z tego, że ten powrót do normalności będzie oznaczał coraz to wyższe rentowności. I to jest kolejny temat, który w 2018 roku będzie być może w istotny sposób oddziaływał na rynki nie tylko dłużne, być może również na rynki akcji. Co ciekawe, w roku 2018 mamy zmianę na stanowisku szefa Europejskiego Banku Centralnego, także Mario Draghi kończy swoje urzędowanie. Dużo mówi się o tym, że nowym szefem ECB będzie Niemiec. Niemcy, znani z bardzo jastrzębiego podejścia do prowadzenia polityki monetarnej, raczej będą dążyli do tego, żeby wygasić ten program skupu aktywów i zacząć tą politykę pieniężną normalizować. Pewnie nie jeszcze w 2018 roku, natomiast rentowności nie będą czekały do momentu, kiedy skup obligacji się zatrzyma zupełnie, tylko będą rosły, jak to na rynkach finansowych, wcześniej dyskontując w przyszłości. Kolejnym elementem to obligacje rynków wschodzących. To jest jeden z tych hitów inwestycyjnych, o których mówiłem wcześniej, ten kapitał płynący na rynki wschodzące, zachęcony z jednej strony umocnieniem się tamtejszych lokalnych walut, ale też z drugiej strony istotną poprawą sytuacji gospodarczej, powodował, że obligacje z rynków wschodzących były jakby takim gorącym tematem inwestycyjnym i tutaj jakby nie obserwujemy jakichś negatywnych tendencji. W dalszym ciągu indeks tych obligacji idzie do góry. Jeżeli chodzi o koniunkturę na polskim długu, to tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy z jednej strony oczywiście te czynniki, które oddziałują globalnie i to są czynniki, które oddziałują niekorzystnie, natomiast z drugiej strony mamy bardzo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o przede wszystkim ściągalność podatków, wykonanie budżetu, prefinansowanie potrzeb pożyczkowych na kolejne miesiące i kwartały. I można powiedzieć, że sytuacja taka fundamentalna z perspektywy jakby oceny atrakcyjności inwestowania w polski dług jest całkiem niezła. Nawet powiedziałbym bardzo dobra i to skutkuje tym, że mamy napływy tego kapitału zagranicznego, który w przypadku na przykład obligacji 10-letnich, no to co ciekawe, to z jednej strony oczywiście świadczy to o jakby zauważeniu przez inwestorów zagranicznych bardzo dobrej sytuacji fiskalnej w Polsce, ale z drugiej strony stanowi pewien czynnik ryzyka. O czym mówię? Chodzi o to, że w Polsce w przypadku tych obligacji długoterminowych 10-letnich i dłuższych ponad 70% tych obligacji jest w posiadaniu kapitału zagranicznego, także tutaj trzeba mieć na uwadze fakt, że jeżeli coś by się w Polsce pogorszyło, to jakby tutaj po prostu nie ma sentymentu. Ten odpływ kapitału jest wtedy bardzo, bardzo istotny i jakby spadek akcji w takiej konsekwencji jest no bardzo, bardzo dynamiczny. Póki co na polskich obligacjach nie obserwowaliśmy tego wyskoku rentowności, a więc spadku cen. Można powiedzieć, w roku 2018 jednak te czynniki globalne będą pewnie w większym stopniu determinowały to, co się będzie działo w Polsce. Natomiast wciąż wydaje się, że jeżeli jakiś negatywny scenariusz za granicą będzie miał miejsce, to w Polsce on również wystąpi, ale wydaje się, że w mniejszej skali. Jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, to największy rynek obligacji korporacyjnych, czyli rynek amerykański, tutaj patrzymy na te obligacje wysokodochodowe, w dalszym ciągu ta koniunktura tam jest bardzo dobra. No niemniej jednak odnośnie tego rynku obligacji wysokodochodowych amerykańskich jesteśmy tutaj już dość sceptycznie nastawieni,
do możliwości uzyskiwania tak wysokich stóp zwrotu, jak to było chociażby w roku 2016, gdzie przypomnę, to było kilkanaście procent, duże kilkanaście procent. W ubiegłym roku na indeksie obligacji wysokodochodowych amerykańskich stopa zwrotu wyniosła 7,5%. Wydaje się, że w tym roku raczej wzrostu cen obligacji wysokodochodowych już nie zobaczymy, bo tam już nie ma za bardzo miejsca na ten wzrost cen. Natomiast oczywiście zarobek będzie w dolarze i tak pokaźny, bo trzeba pamiętać, że takie obligacje wysokodochodowe średnio płacą w okolicach 4-5%, biorąc pod uwagę koszty zarządzania, czy jakiś niewielki poziom bankructw tego typu emitentów, to netto na takim funduszu pewnie będzie można zarobić gdzieś w okolicach między 3 a 4%. Nie jest to już tak atrakcyjne jak wtedy, kiedy rekomendowaliśmy tego typu fundusze, szczególnie w 2016 roku. No niemniej jednak dla tych inwestorów, którym taka stopa zwrotu wydaje się atrakcyjna, to oczywiście jest w dalszym ciągu temat do inwestowania. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd notowań tych głównych klas aktywów. Teraz proponuję zwrócić uwagę na kilka takich wycinków takiej analizy makroekonomicznej, którą na bieżąco przeprowadzamy, a z której wnioskami chciałbym się tutaj z Państwem podzielić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o aktualną sytuację makroekonomiczną na całym świecie i pewnego rodzaju trend, w jakim się znajdujemy, to tutaj chciałbym Państwu pokazać taką moją ulubioną macierz, która pokazuje rozkład wskaźników aktywności gospodarczej w głównych gospodarkach, zarówno w obszarze państw rozwiniętych, jak i w gronie rynków wschodzących. I tutaj mamy do czynienia z tego typu sytuacją, że przesuwając się w prawo na osi czasu, tutaj najbardziej prawa kolumna to są wskaźniki PMI za grudzień 2017 roku. Im większe natężenie zielenią, tym wskaźnik jest wyżej, czyli pokazuje większą, wyższą aktywność gospodarczą. No, widzicie Państwo, że ta tendencja do poprawy, szczególnie w gronie państw rozwiniętych, jest bardzo widoczna, chociaż też jak popatrzy się na taki zbiorczy wskaźnik dla czy to rynków rozwiniętych, czy rynków wschodzących, to widzimy, że zarówno jedne, jak i drugie są powyżej tej bariery 50 punktów, które oddzielają wzrost od recesji. To po pierwsze. Po drugie, ta tendencja ma charakter przyspieszający, czyli tutaj jakby ta dynamika tych zmian się zwiększa. W niektórych państwach, szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o całej strefie euro, czy poszczególnych jej komponentach, jak na przykład w gospodarce niemieckiej, mamy do czynienia już z ekstremalnie wysokimi wskaźnikami, które historycznie były osiągane, natomiast wyznaczały jakieś takie punkty wierzchołkowe. I tutaj na kolejnym slajdzie możemy zaobserwować, jak silnie korelują właśnie te wskaźniki PMI z realnym wzrostem gospodarczym, no, który jest jakby kluczowym elementem wpływającym na poziom zysków spółek i tym samym taką fundamentalną wycenę, jaką inwestorzy są skłonni płacić za takie spółki na rynku. To oczywiście tendencje, natomiast z drugiej strony mamy na rynku wyceny, jak te akcje są wyceniane, bo oczywiście pewnie wielu z Państwa zastanawia się, czy trwająca dziewiąty rok HOSSA i stopy zwrotu, szczególnie w gronie tych rynków rozwiniętych, spektakularne, bo się zmieniające od dołka kilkuset procent, to czy to aby nie jest jakaś przesada. Jak popatrzymy sobie właśnie z perspektywy tej wycen, czyli gdzie znajdują się poszczególne rynki, czy to rynek amerykański, czy rynek europejski, brytyjski, japoński, czy całe spektrum rynków wschodzących, na tle
przedziału, w jakich w ostatnich 25 latach te notowania się znajdowały, to się okazuje, że obecne, te zaznaczone tymi zielonymi diamencikami poziomy, one się mieszczą bardzo często gdzieś w połowie historycznych, tych ćwierćwiecznych zakresów wahań wycen. Niektóre powyżej swoich średnich, te średnie są tymi niebieskimi kreskami oznaczone, niektóre na poziomie tych średnich, a niektóre wyraźnie poniżej tych średnich. Także biorąc pod uwagę historyczne zakresy wahań wycen spółek notowanych na giełdach światowych, to tutaj trudno mówić, abyśmy byli gdzieś na jakichś absolutnych rekordach. Można powiedzieć, że te wyceny, trudno im tutaj przypisać jakiś atrybut taniości. To co do tego, to nie można tak tego określać. Może poza rynkiem japońskim, przynajmniej z tej perspektywy tego wykresu. Natomiast gdzieś te wyceny są na poziomach średnich. Oczywiście tutaj jakby naszą rolą jest wyszukiwać te rynki, te sektory w ramach tych rynków, które mają te wyceny atrakcyjniejsze od innych. Natomiast jak patrzymy przez pryzmat takich bardzo ogólnych haseł o tym, że rynki akcji są przewartościowane, to tutaj troszkę ten slajd ma za zadanie jakby pokazać, jakie jest prawdziwe, oczywiście średnie, takie zagregowane wycenienie tych rynków akcji. Z drugiej strony mamy do czynienia z rynkami obligacji. One są tutaj podzielone na kilka sektorów, na obligacje rządowe europejskie, obligacje rządowe amerykańskie, korporacyjne obligacje europejskie, czy też amerykańskie, te o wyższych ratingach kredytowych, te o te tak zwane obligacje śmieciowe, obligacje z rynków wschodzących. Jak Państwo zobaczą, gdzie na tle historycznych przedziałów rentowności, tak, bo w przypadku obligacji mówimy tutaj o wycenie z perspektywy rentowności, gdzie dzisiejsze rentowności się znajdują, no to tak naprawdę posługując się jakąś logiką rozumowania, to należałoby oczekiwać, że obecne rentowności ulegną wzrostom, przynajmniej gdzieś do swoich średnich, długoterminowych, bądź nawet wyżej. Co skutkuje oczywiście w przypadku ceny obligacji, tak? Czyli jeżeli rentowność ma gdzieś wzrosnąć, no to cena obligacji musi spaść. I to jest takie jedna z kluczowych takich tez inwestycyjnych, o której mówimy głośno, którą też staramy się realizować na portfelach. W chwili obecnej, przy takim stanie gospodarki, to pozornie obligacje są tym elementem stosunkowo bardziej ryzykownym z racji tego, że ich rentowności obecnie sztucznie zaniżone przez banki centralne powodują, że są na tle historycznych przedziałów bardzo niskie. Jeszcze rzut oka na to, jakie są prognozy dla rynku amerykańskiego, dla spółek z rynku amerykańskiego, jeżeli chodzi o wzrost zysków w kolejnych 4 kwartałach. Tak więc jeżeli nie wydarzy się nic szczególnego, nie pojawi się jakiś element, który w obecnych scenariuszach nie jest określany jako bardzo prawdopodobny, to w zasadzie trudno tutaj oczekiwać, żebyśmy mieli do czynienia z początkiem jakiejś długotrwałej bessy, która będzie efektem załamania zysków spółek czy załamania gospodarczego. Oczywiście tego wykluczyć nie można, natomiast nie stawiamy takiej diagnozy jako bazowego scenariusza. Według prognoz te zyski spółek w roku 2018 będą rosły. One oczywiście w Stanach Zjednoczonych będą rosły głównie w efekcie, oprócz tych czynników makroekonomicznych, głównie w efekcie obniżki podatków w ramach uchwalonej przed paroma tygodniami reformy podatkowej. Patrzymy mocno na przepływy kapitałów. Tutaj jest wykres, który pokazuje przepływy kapitałów na rynki wschodzące. Te jasno-niebieskie elementy tych słupków to są przepływy do funduszy inwestujących
akcje, te granatowe do funduszy inwestujących w dług. Widzicie Państwo, to tutaj początek roku 2018 był spektakularny, jeżeli chodzi o napływy. Oczywiście może przejściowo wyczerpać jakiś potencjał, natomiast to też pokazuje, jakie obecnie jest pozycjonowanie takiego globalnego kapitału. Czyli rynki wschodzące w dalszym ciągu są tutaj tematem rozgrywanym przez te duże globalne kapitały. I jeszcze na koniec, przed odpowiedzią na pytanie, co w tym 2018 roku nas czeka, rzut oka na to, co robią banki centralne z tymi swoimi ogromnymi sumami bilansowymi pełni aktywów skupowanych w latach poprzednich po kryzysie finansowym. Jak widzicie Państwo, no w zasadzie do teraz, no to większość banków centralnych, tych głównych banków centralnych, czyli amerykański Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Japonii, Bank Brytyjski, dokonywały skupu tych aktywów, dostarczając rynkowi płynności. Oczywiście dla wielu tych, którzy nie zauważali wzrostu gospodarczego, chociażby w Stanach Zjednoczonych, wzrostu zysków spółek, to był jedyny motor, który ciągnął tą Polskę do góry. Oczywiście tak nie było. Niemniej jednak ja uważam, że ten rok 2018 i ograniczanie tej płynności, bo wiemy, że Fed już przestał te obligacje skupować i wręcz zmniejsza sumę bilansową, ECB się pewnie zadeklaruje. W ostatnich tygodniach Bank Japonii zaczynał coś wspominać o tym, iż do podobnego ruchu się przymierza. Także ta płynność będzie ograniczona. Jak to wpłynie na rynki? Wydaje się, że odpowiedź jest jasna. Nie wpłynie to na rynki długu pozytywnie, może to wpłynąć neutralnie i to tylko w sytuacji takiej, jeżeli te banki centralne będą komunikowały to odpowiednio, tak jak bardzo umiejętnie komunikował to amerykański bank centralny, dokonując już 5 podwyżek stóp procentowych i kończąc ten program skupu aktywów. A być może wpłynie to bardzo negatywnie, doprowadzając do bardzo istotnych wzrostów rentowności obligacji, czyli spadku ich cen. Te tendencje trzeba mocno monitorować, te tendencje banków centralnych, ale również reakcji inwestorów, bo to może być kluczowe w tym, jak będziemy podchodzić do inwestowania w dług. Przechodzimy teraz do tego kluczowego tematu dzisiejszego spotkania, czyli jakie mamy w tym 2018 roku szanse, jakie zagrożenia, jak to może wpłynąć na portfele inwestycyjne. Ja zebrałem na potrzeby dzisiejszego spotkania z jednej strony szanse, z drugiej strony zagrożenia, które pomogą odpowiedzieć na pytanie, jakich scenariuszy można się spodziewać. Próbując odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czyli jakich stóp zwrotu można oczekiwać z portfeli, no trzeba sobie zadać najpierw takie pytanie, w jakim otoczeniu rozpoczynamy ten rok. I to zarówno z perspektywy trendów w globalnej gospodarce, polityki banków centralnych, relacji walutowych, wydarzeń geopolitycznych, przepływu kapitałów, czy też wycen aktywów. Jak widzicie Państwo, tych potencjalnych czynników jest bardzo dużo, tych, które mogą oddziaływać na koniunkturę, a zapewniam Was, że jest jeszcze przynajmniej kilka mniej ważnych elementów, które w negatywnych scenariuszach są w stanie przechylić szalę koniunktury w tą złą stronę. No niemniej jednak cała trudność prognozowania polega na tym, że no niemożliwym jest przewidzenie wszystkich tych szans i zagrożeń, ani co więcej tej potencjalnej siły działania każdego z tych czynników. Także w efekcie, nawet jeżeli sobie tutaj definiujemy te potencjalne scenariusze i rozkłady ich prawdopodobieństwa, to kluczem jest później konsekwentne zarządzanie ryzykiem, żeby wpływ tych negatywnych scenariuszy minimalizować, a jakby dawać portfelom ekspozycję na realizację tych pozytywnych scenariuszy.
do konkretów przechodząc, zaczynając od szans. W Stanach Zjednoczonych weszliśmy już w tej chwili w fazę ekspansji, która jest w okresie powojennym drugą co do swojej długości. Przekroczyliśmy już ponad 100 miesięcy tego ożywienia gospodarczego, które nie zostało przerwane jakąkolwiek recesją w jej trakcie. W tej chwili jedyną dłuższą fazą wzrostową w amerykańskiej gospodarce to były lata 90. Co ciekawe, to w gospodarce amerykańskiej nie widzimy jak póki co jakichś takich większych pęknięć. Nie widać takich napięć, które owocowały szczególnie po stronie polityki monetarnej jakimiś gwałtownymi działaniami. Tutaj zazwyczaj to się działo tak, że tym jakby końcowym beneficjentem ożywienia gospodarczego był rynek pracy, czyli duża ilość, za tych niskie bezrobocie i gwałtowne wzrosty płac. I to powodowało, że amerykański bank centralny wtedy przystępował do gwałtownego podnoszenia stóp procentowych, które w prosty sposób ograniczały finansowanie, zmniejszały się inwestycje, no i jakby cykl gospodarczy zaczynał zawracać w kierunku recesji. Teraz póki co nie obserwujemy jeszcze takich tendencji. Bezrobocie co prawda jest na bardzo niskim poziomie, natomiast z drugiej strony nie obserwujemy wyraźniejszego wzrostu płac. Także to jest ten czynnik, który powoduje, że jakby co do gospodarki amerykańskiej jakby nie widać na razie istotnych ryzyk stamtąd płynących. A tak podsumowując, jakby ryzyko recesji teraz w Stanach Zjednoczonych w perspektywie od dziś do 2-3 kwartały do przodu jest relatywnie niski. Drugi czynnik to perspektywa wyższych zysków spółek w związku właśnie z obniżką podatku od korporacji z 35 do 21%. Kolejny element, już trochę przechodząc na takie spektrum globalne, no handel światowy jest w rozkwicie. Jakby dynamika wymiany handlowej jest bardzo wysoka. Jest to spowodowane prawdopodobnie globalnym odbiciem inwestycji, bo to wspiera zarówno wolumen obrotu surowcami, jak i ceny surowców. Dzięki temu wzrost gospodarczy przeżywają rynki wschodzące, które są generalnie w skali świata producentami surowców. Także tutaj to powoduje, że ten wzrost gospodarczy w skali świata jest jakby jednocześnie zauważalny i w gronie tych państw rozwiniętych, i w gronie państw wschodzących. Przechodząc do tutaj tego lokalnego podwórka, w Polsce mamy perspektywę osiągnięcia wzrostu powyżej 4%, czyli jakby kolejny rok powyżej 4% w Polsce. Tym razem wydaje się, że wreszcie ten wzrost będzie w większym stopniu wspierany inwestycjami. Oczywiście przewidywanie, czy inwestycje prywatne ruszą w jakimś większym stopniu, jest tutaj obarczone dużym potencjalnym błędem. Natomiast wydaje się, że dwa elementy mogą tutaj zadziałać w plus. Pierwszy to widać było już w roku 2017, że następowała bardzo duża ilość akceptacji wniosków o dofinansowanie unijne, czyli prawdopodobnie te środki będą wypłacane i jakby będą wpływały na ten bilans inwestycji roku 2018 roku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mamy rok wyborczy. Samorządy prawdopodobnie ruszą z bardzo istotnym wydatkowaniem tych środków w kierunku inwestycji, bo taki jest cykl inwestycyjny, że on kumuluje się w latach wyborczych. Kolejnym czynnikiem, który może podnosić szanse na realizowanie optymistycznych scenariuszy, to jest kontynuacja przechodzenia z rynków dłużnych na rynki akcyjne, chociażby z tych powodów, o których tutaj mówiłem, czyli z tej perspektywy jednak rynków dłużnych jako tych rynków, które są pod presją w postaci
ryzyka wzrostu rentowności, a z drugiej strony spadku, w konsekwencji spadku cen. No i ostatni element to jest to, czego my sobie tutaj życzymy, aby wciąż pojawiały się okazje inwestycyjne, mimo tego, że rynki są już 9 lat w hoście i generalnie te wyceny są oczywiście znacznie wyższe niż były jeszcze kilka lat temu. Takie okazje inwestycyjne się pojawiały, staraliśmy się je przekładać na konkretne propozycje portfelowe i mamy nadzieję, że przynajmniej kilka takich okazji w roku 2018 się pojawi, tak aby znalazły one odzwierciedlenie w portfelach, które będą dobrze się zachowywały. Jakie zagrożenia w związku z tym? Bo nie może być tak kolorowo, żeby wszystko było tak jednoznacznie pozytywne. Z pewnością te działania banków centralnych, czyli pewnego rodzaju niewiadoma, bo bezprecedensowa akcja kończenia czegoś, co też było bezprecedensowe. Tak? Czyli wcześniejszy skup aktywów był jedną wielką niewiadomą. Póki co z perspektywy tych, można powiedzieć, już 9 lat, przynajmniej w przypadku Stanów Zjednoczonych, on się udał. Czy będzie miał jakieś negatywne konsekwencje za kolejnych 9, tego nie wiemy. Dopiero zobaczymy to. Natomiast wychodzenie z tego programu skupu aktywów i normalizacja polityki pieniężnej z pewnością jest czynnikiem ryzyka. To, jak się rynki zachowają, to, jak się gospodarki zachowają, będzie to trzeba pilnie obserwować, to jest potencjalny czynnik ryzyka. Kolejny element to ryzyko polityczne w Europie. Ono w ubiegłym roku było też wskazywane przez większość obserwatorów rynku, ale się nie zmaterializowało. No niemniej jednak trzeba mieć na uwadze europejski kalendarz wyborczy i też pewne rzeczy, które w Europie z perspektywy polityki są wciąż niezałatwione. To znaczy, pamiętajmy o tym, że po wyborach w Niemczech, które rynek odebrał w sumie pozytywnie, w dalszym ciągu tam trwa klincz, tak? Nie są w stanie partie się dogadać i stworzyć rządu, czyli to jest jakiś potencjalny czynnik ryzyka. Z drugiej strony mamy w marcu wybory we Włoszech. W chwili obecnej wyraźnie przewodzą w notowaniach te partie, które mają raczej taki antyeuropejski przekaz. Kolejnym czynnikiem to są bardzo wysokie wskaźniki PMI w Europie. To oczywiście paradoksalnie, no bo to, że są wysokie, to świadczy o tym, że jest optymizm w firmach, że gospodarka się rozwija. Natomiast no, tak jak to każdy z takich wskaźników i każde zjawisko gospodarcze ma swój kres, tak i tutaj te wskaźniki mogą zawrócić z tych ekstremalnie wysokich poziomów. No, dla niektórych krajów one się znalazły teraz na takich poziomach, z których historycznie zawracały w kierunku recesji. Oczywiście sam fakt wysokiego wskaźnika jeszcze nie świadczy o niczym, natomiast jeżeli byśmy zobaczyli właśnie takie nawrócenie tych wskaźników w dół, z pewnością przełożyłoby się to negatywnie na koniunkturę na rynkach. Kolejnym elementem jest to, że z pewnością większość tych podstawowych klas aktywów trudno określić jako okazyjnie tania. Tak na pewno nie jest. Nie jest tak, że są one ekstremalnie drogie, że nigdy wcześniej tak drogie nie były, to z drugiej strony. No niemniej jednak no te wysokie wyceny, czy brak atrakcyjności w wycenach, szczególnie na tych rynkach rozwiniętych, powoduje, że to może być jakieś potencjalne zagrożenie. Jak ono się może zmaterializować? Otóż w chwili obecnej, to co widzimy po lewej stronie, czyli jeżeli te szanse, one się nie wydarzą, one się nie zmaterializują, czyli mimo, że w Stanach trwa ekspansja, to jeżeli z jakichś powodów ona się zakończy, to obecne wyceny na pewno nie będą uzasadnione i to będzie powód do wyraźnego skorygowania się rynku. Dlatego tak bardzo istotne jest to, aby obserwować na bieżąco to, co się dzieje w publikowanych cyklicznie danych makroekonomicznych i odpowiednio reagować na ewentualne czynniki negatywne. No i ostatni, trochę taki behawioralny
czynnik zagrażający dobrej koniunkturze w 2018 roku, to jest dość powszechny optymizm. Na przestrzeni roku, próbując sobie tutaj ułożyć jakąś strategię na ten 2018 rok, rozmawialiśmy z wieloma zarządzającymi funduszami, czytaliśmy raporty i strategie wielu firm inwestycyjnych, zarówno z Polski, jak i zagranicy. I myślę, że w każdym z takich raportów przewijały się dość optymistyczne jakby przewidywania odnośnie roku 2018 roku. Oczywiście większość z nich była też pewnym zastrzeżeniem poczyniona, że oczywiście istnieją pewnego rodzaju czynniki ryzyka. Natomiast no, obiektywnie rzecz biorąc, jakby większość emanowała dość sporym optymizmem. I to tak trochę z takiego kontrariańskiego punktu widzenia jest pewnego rodzaju zagrożenie. Dlatego tutaj zostało ono wymienione. Podsumowując, przed nami rok, który przy założeniu, że nie pojawią się czynniki niespodziewane, będzie sprzyjał inwestowaniu w te klasy aktywów, które są rozumiane jako bardziej ryzykowne, bardziej dochodowe. Co za tym idzie, jak popatrzymy sobie, jak wyglądał rok 2017, który był rokiem, w którym ta ekspansja gospodarcza przyspieszała, w którym bardzo dobre stopy zwrotu osiągały zarówno rynki dojrzałe, jak i rynki wschodzące. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że recesji nie będzie, to jest nasz bazowy scenariusz, że nie spodziewamy się recesji w 2018 roku, czyli spodziewamy się podobnych warunków makroekonomicznych jak w roku 2017, to wydaje się, że są podstawy do tego, żeby oczekiwać podobnych stóp zwrotu. To, co będzie nas odróżniało od roku 2017, to prawdopodobnie już nie tak mała zmienność. Ta zmienność zacznie wracać do swoich bardziej normalnych poziomów. Natomiast co do poziomów nominalnych stóp zwrotu, to wydaje się, że możliwym do osiągnięcia są stopy zwrotu z roku 2017. Przypomnę, że patrząc z perspektywy ostatnich 12 miesięcy, to portfele, począwszy od konserwatywnego, który zarobił 3,6%, poprzez portfel stabilnego wzrostu, który zarobił 6%, portfel zbalansowany, który zarobił 7,9% i portfel agresywny, który zarobił 12,8%. To są wartości, które są trochę wyższe od naszych oczekiwań długoterminowych co do tego, jakich stóp zwrotu powinny dostarczać te portfele w takim dłuższym horyzoncie czasowym, który traktuje na poziomie przynajmniej te 5 lat lub dłużej. No niemniej jednak, jeżeli mówimy tutaj o takich szansach, jakie ten rok 2018 niesie, to wydaje mi się, że tutaj jakby też jakoś zbytnio zachowawcze podejście do prognozy tych wyników byłoby nieracjonalne. OK. Tym podsumowaniem historycznych stóp zwrotu portfeli i jakby próbą ekstrapolowania tego na 2018 rok, ja bym chciał tą swoją część zakończyć. Zapraszam teraz serdecznie do zadawania pytań. Widziałem, że w trakcie mojej prezentacji te pytania się pojawiały, także postaram się przejść już tutaj do odpowiedzi na konkretne pytania. Ci z Państwa, którzy by chcieli jeszcze te pytania zadać, to bardzo proszę, aby wpisać je w tym okienku czata. Pierwsze pytanie, takie widzę, pytanie techniczne. Czy macie jakieś ustalenia co do momentu zmiany portfela modelowego? Jak rozumiem, pytanie dotyczy terminu ewentualnych zmian w portfelu modelowym. Staramy się, aby takie zmiany, jeżeli do nich w ogóle dochodzi, miały miejsce w okolicach między 10 a 15 dniem danego miesiąca. Co miesiąc dokonujemy takiego formalnego komitetu inwestycyjnego, na którym następuje przegląd portfeli. Polega to na
przedyskutowaniu jakby tego całego otoczenia makroekonomicznego, fundamentów poszczególnych klas aktywów, wpływu pewnych wydarzeń, które miały miejsce na poszczególne klasy aktywów, ocenę perspektyw tych aktywów na przyszłość, no i próby odpowiedzi na pytania, które z funduszy inwestycyjnych będą stanowiły jakby najlepszą ekspozycję na te trendy, których się spodziewamy. Oczywiście nie po każdym przeglądzie następuje zmiana w portfelu modelowym, natomiast jakby no takiego przeglądu, który owocuje też wysyłką do Państwa komentarzy miesięcznych, to następuje w okolicach właśnie między 10 a 15 dniem miesiąca. Kolejne pytanie. Jakie może być przełożenie umacniania się złotówki i prognozowany brak wzrostu cen obligacji korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku na wynik inwestycji w Allianz PIMCO? Może ja trochę domyślając się uszczegółowię, że pewnie chodzi o Allianz PIMCO Income, czyli fundusz, w którym około 1/3 portfela jest zainwestowana w tą część dłużną korporacyjną. Jeżeli chodzi o relację złotówki do dolara, nie będzie tutaj miało to żadnego znaczenia, ponieważ ta pozycja jest zabezpieczona. Czyli fundusz Allianz PIMCO Income jest funduszem typu Master Feeder, który w 100% inwestuje w jednostkę luksemburską, wyrażoną w euro bądź dolarze, i ona jest zabezpieczona do złotówki w 100%. Jakby tutaj relacja złotówki do twardej waluty nie ma żadnego znaczenia. Kolejne pytanie. W 2018 roku największe banki centralne zamierzają ograniczać skalę do druku oraz w niektórych przypadkach zmniejszać bilans, czyli wyprzedawać aktywa. Jeżeli banki centralne redukują do druk, to powinno mieć to negatywny wpływ na rynek akcji. Znak zapytania. W 2018 roku to prawda, w dalszym ciągu kontynuować będzie zmniejszanie swojego bilansu amerykański Fed. W praktyce nie będzie wyprzedawać tych obligacji, tylko po prostu nie będzie reinwestować środków z obligacji, które podlegają wykupowi, bądź środków, które pochodzą z wypłaty odsetek od tych obligacji, które posiadają. Ale koniec końców będzie to prowadziło właśnie do zmniejszenia tego portfela. I czy to powinno mieć negatywny wpływ na rynek akcji? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Czy ograniczenie płynności w sytuacji, kiedy ta płynność, no i tu pytanie jest, czy ona jest potrzebna obecnie rynkowi, czy nie jest potrzebna, no to wtedy będziemy mieli odpowiedź, czy to będzie miało negatywny wpływ na rynek akcji, czy też nie będzie miało wpływ na rynek akcji. Jak zastanowimy się tak naprawdę, do czego miał służyć ten program skupu aktywów, to może będzie nam łatwiej zrozumieć, jaki to może mieć wpływ na rynek. Koniec końców, skup aktywów miał na celu utrzymanie stopy procentowej, tej rynkowej stopy procentowej na niskim poziomie. Po to, żeby finansowanie było tanie, po to, żeby firmy brały, mogły się finansować po niższym koszcie, żeby ten wzrost gospodarczy rozruszać. W sytuacji obecnej, jeżeli mamy wzrost gospodarczy na poziomie 3,5%, czyli to jest taki wzrost na poziomie amerykańska gospodarka nie jest w stanie rosnąć szybciej bez jakiegoś negatywnego efektu w postaci jakichś napięć, na przykład inflacyjnych, czy skokowego wzrostu płac, czy tego typu zjawisk. Więc można powiedzieć, że w chwili obecnej wzrost gospodarczy w Ameryce jest na poziomie optymalnym. Czyli jeżeli tak niskie koszty finansowania nie są potrzebne, to teoretycznie nie wpłynie to negatywnie na gospodarkę. To właśnie po to Fed robi to w sposób taki bardzo delikatny, czyli te
obniżki i te podwyżki stóp procentowych są bardzo mocno rozłożone w czasie, są niewielkie, są dobrze komunikowane. I to jest właśnie taki powrót do normalności, ale taki bardzo ostrożny. Pytanie wyobrazić sytuację, w której tego negatywnego wpływu na rynek akcji od strony banków centralnych nie będzie. Kolejna część Pana pytania, czy prognozujecie dalszy spadek wyceny dolara i tym samym wzrost rynków emerging markets, jak Indie, Polska. W chwili obecnej można powiedzieć, że jesteśmy taki pierwszy pełny rok tej fazy wzmacniania się dolara po wielu, wielu latach jego umacniania. Dlatego w chwili obecnej wydaje się, że raczej ta tendencja będzie kontynuowana, czyli przynajmniej na te takie w miarę prognozowalny okres do przodu, czyli tam te dwa kwartały, wydaje się, że ten czynnik dolarowy, poza oczywiście jakimiś takimi okresowymi korektami, no nie będzie przeszkadzał rynkom wschodzącym, takim jak chociażby te Indie czy Polska. Są oczywiście w ramach rynków wschodzących takie kraje, które są przez kwestie na przykład dość napiętej sytuacji, jeżeli chodzi o deficyt płatniczy, jakby krajami takimi bardziej wrażliwymi na zmiany kursów waluty. Natomiast ani Indie, ani Polska do takich no, nie należą, z tego względu, że no, na przykład Indie no, mają bardzo duży rynek wewnętrzny, więc jakby tam ten czynnik dolarowy aż tak w dużym stopniu nie odgrywa swojej roli, aczkolwiek jak widzieliśmy korektę na dolarze bodajże w listopadzie, taką wzrostową korektę na dolarze, to rynki wschodzące i również rynek indyjski trochę na tym traciły. Kolejne pytanie. Jak to możliwe, że średnia spółek w Stanach Zjednoczonych jest niewiele powyżej 25-letniej, skoro tamtejsze indeksy są na historycznych szczytach? No, wytłumaczenie jest bardzo proste. Żeby zobrazować to, co tłumaczy taką zależność, wystarczy spojrzeć na ten slajd. Dziś te zyski spółek są na tym poziomie, czyli w takim zaagregowanym indeksie S&P, którego wartość w tej chwili sięga chyba tam 2700 punktów, tak jak dobrze pamiętam, to zagregowana wartość zysków spółek to jest powyżej 30 dolarów. Jak się cofniemy na przykład do roku 2007, czyli szczytu poprzedniej hossy, mieliśmy gdzieś na poziomie niewiele, pewnie koło 20, tak? A w 2005 czy 2002 na poziomie 11, tak? Czyli dziś mamy trzykrotnie bądź ponad dwukrotnie więcej niż historycznie. Tak? Czyli z jednej strony mieliśmy do czynienia ze wzrostem nominalnym kursów akcji, który jest tą wartością, którą mamy w liczniku ułamka, ale z drugiej strony mianownik tego ułamka też rósł. Teraz w zależności od tego, jak mocno wzrósł licznik względem mianownika, no to tym wyższe bądź niższe mamy wyceny na bazie takich mnożników jak na przykład cena do zysku, gdzie w tym mnożniku cena jest w liczniku, a zyski są w mianowniku. Czyli oczywiście z perspektywy nominalnej wyceny akcji, one oczywiście, tutaj ma Pan rację, są bardzo wysokie, tak, ale wycena akcji, czyli określenie wartości, to jest określenie relatywnej wartości, tak, czyli wartości takiej w przeliczeniu na jednostkę zysku, jaką taka spółka generuje.
czy rentowności portfeli uwzględniają koszty transakcyjne? To tutaj muszę Pana poinformować, że w przypadku transakcji na funduszach na naszej platformie żadnych opłat dystrybucyjnych w chwili obecnej nie ponosi Pan. Czyli to są rentowności, które uwzględniają wszelkie koszty, które tkwią już w samych funduszach, natomiast nie uwzględniają podatku. To jest jakby jedyny koszt, który ewentualnie podlega pomniejszeniu, tak aby uzyskać realną wartość netto. Pojawiło się kolejne pytanie. Powszechnie słychać o szansach zarobków, głównie na rynkach emerging markets. Na ile rynek rosyjski jest interesujący i ma szansę jeszcze wzrosnąć, biorąc pod uwagę, że opiera się głównie na sprzedaży surowców, które drożeją? Co można myśleć o Brazylii, która wygląda na rynek dążący do stabilizacji, a wręcz poprawy? A z rynków rozwiniętych, na ile nowe technologie są jeszcze atrakcyjne? Czy w inwestorze akcji utrzymane jest przeważenie w kierunku rynków europejskich, czy powrót do amerykańskiego? To może tak, bo tutaj jest kilka wątków w tym pytaniu. Jeżeli chodzi o rynki wschodzące, to w naszej strategii podeszliśmy do tego tematu w następujący sposób. Z jednej strony, dywersyfikując się geograficznie, postawiliśmy mocno na ten rynek wschodzący, który ma najwyższą dynamikę wzrostu gospodarczego spośród wszystkich rynków wschodzących, czyli postawiliśmy tutaj na ten rynek indyjski. Oczywiście rynki wschodzące są niejednorodne i tutaj każdy ma swoją specyfikę. Tak jak Pan napisał, rynek rosyjski mocno uzależniony od rynku surowcowego, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że jakby odwrotna korelacja między notowaniem dolara do rubla a ceną ropy naftowej powoduje, że można powiedzieć, że niezależnie jak mocno wzrosłaby ropa naftowa, to Rosjanie nie korzystają z tego prawie w ogóle, ponieważ w tym samym tempie umacnia im się rubel. Czyli de facto te przychody z eksportu ropy naftowej w ujęciu rublowym są bez zmian. Natomiast z całą pewnością w jakimś tam stopniu w tych takich momentach przegięcia, kiedy to mieliśmy ten rok 2016, początek roku 2016, gdzie aktywa rosyjskie i wskutek bardzo dużego spadku cen ropy, a z drugiej strony utrzymywania się bardzo słabego rubla w reakcji na sankcje nałożone na ten kraj w związku z aneksją Krymu, to powodowało, że gwałtowna odbitka ropy naftowej w pierwszym kwartale 2016 roku spowodowała, że jakby te wpływy budżetowe w Rosji były w tamtym okresie bardzo wysokie i to jakby pomogło temu krajowi no, tak naprawdę nie zbankrutować. I to był taki krótki moment, na którym można byłoby fundamentalnie zagrać inwestycyjnie. Natomiast no tutaj my musimy brać pod uwagę też pewne ograniczenia, które my mamy, tak? Czyli przede wszystkim brak możliwości takiego drobiazgowego rozpatrywania każdego z rynków z osobna. Więc też staramy się dla Państwa do portfeli poszukiwać takich funduszy, które z jednej strony mają te kompetencje do tego, że znają bardzo dobrze poszczególne rynki lokalne, bądź z drugiej strony wyszukiwać troszkę w sferze takiej makro bardziej takich rynków, których potencjał jest taki bardziej ma charakter długoterminowy i uwolnienie tego potencjału jest wolniejsze, ale takie bardziej pewne. To wydaje mi się, że tutaj przykład tych Indii to jest trochę takie właśnie story
na długoterminowe uwalnianie potencjału. Oczywiście trzeba się w pewnym momencie zastanowić, czy nie zrealizować zysków na takim funduszu, który zarobi na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, bo w przypadku takich dużych wzrostów każda korekta potrafi być dość bolesna. Natomiast jakby to jest już taka rzecz techniczna, a powiedziałbym bardziej nawet taktyczna. Więc podsumowując, jeżeli widzimy zarządzającego, który jest bezwzględnie takim zarządzającym, który w danym rynku zna się bardzo dobrze i jest w stanie konsekwentnie dowozić stopy zwrotu, i mamy też co do tego segmentu czy rynku przekonanie, to nie boimy się włożyć tam takiego funduszu. Z drugiej strony, w przypadku jakby chęci dywersyfikacji portfeli, raczej stawiamy na takie fundamentalne tematy bardziej długoterminowe. Kolejne pytanie. Czy widzicie szansę na zniesienie podatku Belki w najbliższych miesiącach, latach? Powiem w ten sposób. Faktycznie się takie głosy pojawiały. No i myślę, że powiedzmy obecny premier, czy te głosy, które wspominały o tym, że bardzo istotna jest kwestia zbudowania długoterminowych oszczędności. Te głosy pochodziły od ludzi, którzy sobie zdają sprawę po pierwsze z tego, jak zachęcane są w innych krajach osoby do długoterminowego oszczędzania. Między innymi jednym z tych mechanizmów to jest ten mechanizm podatkowy. No a z drugiej strony no, zdają sobie z tego sprawę też z tej perspektywy, że w Polsce ta stopa oszczędności jest bardzo niska i te zachęty jakieś powinny być. Dlatego składając te dwa elementy w całość, wydaje się, że jest to realne. No, wystarczy też popatrzeć, że ten podatek Belki z perspektywy całego budżetu nie jest jakimś tam istotnym elementem przychodowym. Więc jego zdjęcie w sytuacji, jeżeli by faktycznie rodziłoby to jakieś szanse na to, żeby tą stopę oszczędności zwiększyć, to byłby na pewno dobry pomysł. Natomiast tutaj wydaje mi się, że na agendzie w pierwszej kolejności jest temat pracowniczych planów kapitałowych, kwestia załatwienia tematu OFE. Myślę, że dopiero po tym ewentualnie temat tego podatku Belki pojawiłby się na agendzie. Kolejne pytanie. Ponownie wypełniłem ankietę o odpowiedniości i zostały wybrane dla mnie portfel konserwatywny oraz stabilny. Subiektywny portfel stabilny wydaje mi się trochę zbyt ryzykowny jak na moją obecną sytuację. Planuję w ciągu do pół roku kupić mieszkanie. W jaki sposób mógłbym zbudować portfel, który będzie coś pomiędzy tymi dwoma portfelami modelowymi? Co by było lepsze? Po 50% obu portfeli, rezygnacja z części akcyjnej portfela stabilnego czy coś innego? Ja myślę, że jeżeli mówimy tutaj o inwestycji środków, które będą potrzebne do wykorzystania na inwestycję mieszkaniową w ciągu pół roku, to proszę zdecydowanie wybrać portfel konserwatywny, ponieważ jest to portfel, który się charakteryzuje najniższym potencjalnym ryzykiem, najmniejszą zmiennością, no i z pewnością jakikolwiek uszczerbek na kapitale, który no jest na pewno bardziej prawdopodobny w przypadku portfela stabilnego wzrostu, no z pewnością nie byłby przez Pana mile widziany, a czegoś takiego oczywiście wykluczyć nie można, no bo ten komponent akcyjny w portfelu stabilnego wzrostu występuje.
Jeszcze się pojawiło pytanie dotyczące portfela aktywnego wzrostu. Ja przeczytam całe to pytanie. W prezentacji zostało wspomniane o tym, że rok 2018 będzie charakteryzował się większą zmiennością. Co jest powodem zwiększenia zaangażowania w część akcyjną z 20 do 34% w portfelu stabilnym? To może ja krótko wytłumaczę, jakie przesłanki stały za zmianami portfelu stabilnego wzrostu. Z tego portfela usunięte zostały cztery fundusze. Dwa takie fundusze typowo akcyjne, czyli inwestor akcji, który został zamieniony z powrotem na inwestora top 25 małych spółek. To ci z Państwa, którzy mieli ten portfel, to z pewnością pamiętają, w listopadzie w celu ograniczenia szczególnie tych ryzyk płynnościowych w segmencie polskich małych spółek, które tak dość mocno taniały, wtedy przyjęliśmy taką taktyczną decyzję odnośnie zamiany na inwestora akcji, który jest funduszem inwestującym większe, bardziej płynne spółki. Dodatkowo ten komponent polski był na poziomie około 50%. Reszta tego portfela była alokowana bardziej w spółkach z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Czyli jakby tutaj powracamy do tego, co było w listopadzie. Został usunięty fundusz Allianz Europe Equity Growth Select i dwa fundusze, jeden pieniężny, KPC pieniężny i Allianz PIMCO Inka. Pojawiły się za to dwa fundusze takie typowo akcyjne, czyli inwestor top 25 małych spółek, czyli ta zamiana za tego inwestora akcji, Allianz Global Metals and Mining na poziomie 7% oraz dwa fundusze, które mają bardzo ograniczone ryzyko inwestycyjne, czyli Skarbiec Depozytowy z alokacją 25%. To jest fundusz, który bardzo aktywnie inwestuje na rynku długu. Natomiast nie jest takim super konserwatywnym funduszem, takim typowym funduszem pieniężnym. Tu z pewnością potencjalna stopa zwrotu może być wyższa, ale też odrobinę wyższe jest ryzyko takiego typowego funduszu pieniężnego. I na koniec jest jeszcze 21% funduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, który jest funduszem mieszanym, natomiast tam ten komponent akcyjny, on zazwyczaj nie przekracza około 10%. Dlatego jak sumujemy te komponenty akcyjne, czyli w tym nowo wprowadzonym funduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu, który waży w portfelu 21%, jeżeli tam u niego ta część akcyjna to jest 10%, czyli efektywnie on do portfela wnosi 2% części akcyjnej. Mamy oprócz tego 10% inwestorze top 25, to jest łącznie 12%. Allianz Global Metals and Mining 7, to jest 19%. I jeszcze jest fundusz MetLife akcji amerykańskich z udziałem 7%, czyli łącznie to jest 26%. 26% to jest taka typowa alokacja dla portfela stabilnego wzrostu. Dlatego tutaj pewnie w Pana pytaniu te 34 to się Panu wzięły z potraktowania tego funduszu mieszanego jako funduszu, być może jako funduszu akcyjnego. Taka prawdziwa alokacja w akcje to jest około 20-26%. I tu pyta Pan również, jaka jest różnica między funduszem PKO Surowców Globalnych z portfela zbalansowanego i funduszem Allianz Global Metals and Mining z portfela stabilnego. W zasadzie nie powinno być dużych różnic, ponieważ w chwili obecnej PKO Surowców Globalnych on jest spozycjonowany w
w kierunku metali przemysłowych i metali szlachetnych, podobnie jak ten Alliance Global Metals and Mining. Jedyną drobną różnicą, którą zauważyliśmy po analizie sprawozdań finansowych na koniec półrocza ubiegłego roku, to w przypadku PKO stosunkowo większy udział spółek przetwarzających ropę naftową, czyli takich spółek bardziej takich zdywersyfikowanych, tych konglomeratów naftowych, zawierających w sobie zarówno tą część wydobywczą, jak i część rafineryjną. To była taka jedyna różnica. Oczywiście też z formalnego punktu widzenia ten fundusz PKO jest funduszem, który bezpośrednio inwestuje w akcje. Ten Allianz Global Metals and Mining to jest fundusz w formule Master Feeder. Kolejne pytanie, czy powszechny optymizm ma przełożenie na zwiększony napływ środków do funduszy akcyjnych? No tu muszę panu odpowiedzieć, że wprost przeciwnie. Jeżeli chodzi o rynek polski, to opublikowanych wczoraj danych dotyczących napływów z polskich funduszy akcyjnych w grudniu mieliśmy do czynienia z odpływami. I to być może jest chyba brakujący element do dopełnienia całej tej hossy długoletniej, że w tej chwili inwestycjami jeszcze nie interesuje się zbyt szerokie grono osób. Jednak takimi najbardziej popularnymi formami inwestowania środków i takim kierunkiem, skąd powoli, czasami szybciej uchodzą środki z lokat bankowych, to są nieruchomości. To jest chyba taki konik Polaków w chwili obecnej. Ta dobra koniunktura na rynkach akcji nie jest absolutnie jakimś magnesem, który by szerszy kapitał od osób fizycznych w Polsce przyciągał na fundusze inwestujące na rynkach akcji. No ale oczywiście to da się uzasadnić. Historia pokazywała, że dopiero przebicie jakichś bardzo istotnych, długoterminowych szczytów uruchamiało rządze zysków i jakby ten transfer tych aktywów wtedy następował. No a przypomnę, że w chwili obecnej indeks WIG znajduje się dopiero w okolicach szczytu 2007 roku, tak więc dopiero ewentualne przebicie może medialnie rozdmuchać to wydarzenie i jakby zwiększyć zainteresowanie. Być może tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, musimy jakby obserwować. Na razie z perspektywy przepływu kapitałów to polski rynek raczej radzi sobie sam, a bardziej bym to określił, że w przypadku dużych spółek to jest on ciągnięty kapitałem zagranicznym. Z czego może wynikać taka rozbieżność pomiędzy MWIG a SWIG, który ciągle odstaje od reszty? Czy na przykład inwestor top 50 małych i średnich spółek może być jakąś alternatywą? To znaczy, ja powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o fundusz, czy to inwestor top 50, czy inwestor top 25, czy inwestor akcji, to tutaj tym funduszom jest bardzo daleko od jakichkolwiek benchmarków. I to, jak prześledzi Pan sobie jakieś historyczne związki tych funduszy z takimi intuicyjnymi benchmarkami, które powinny nimi kierować, to zobaczy Pan, że no, takiego związku nie ma. Oczywiście to tutaj bezwzględnie jest tak, że ewentualna jakaś bardzo dobra koniunktura, czy bardzo zła koniunktura w odpowiednich segmentach rynku będzie wpływała na poszczególne z tych funduszy, to tutaj jakby co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jakby taka krótkoterminowa korelacja jest dość słaba. W przypadku tego funduszu TOP 25 ten portfel jest dość mocno skoncentrowany i wcale tutaj nie jest tak, że w tym portfelu zarządzający ma te spółki, które akurat są w tych konkretnych wagach jak w SWIG-u. Dlatego ten fundusz zachowuje się zdecydowanie inaczej. Tak samo jak inwestor top 50, który z kolei charakteryzuje się trochę większym udziałem spółek zagranicznych w portfelu, więc jakby tutaj jego związek z MWIG-iem
będzie też, powiedzmy, dość luźne. Dlatego myślę, że tutaj kluczem jest to, aby jeżeli w tych spółkach jest faktycznie fundamentalna wartość, która zostanie uwolniona w perspektywie, nie wiem, 3 miesięcy, 6 miesięcy, czy tam całego 2018 roku, to po prostu na to warto poczekać. Patrząc tak właśnie z perspektywy takich segmentów rynku, no ten rok 2017 był bardzo zły dla tych małych spółek. Jest duża szansa na to, że przynajmniej część z tych spółek da pozytywne stopy zwrotu w 2018, bo jest na to szereg argumentów. Pewnie dzisiaj by już nie starczyło czasu, żeby je bardzo szczegółowo omawiać, to szczególnie w tej komunikacji w ubiegłym miesiącu i 2 miesiące temu pisaliśmy, jakby co było spowodowane tym, że ten 2017 rok był tak słaby. No, z pewnością lepsze wyniki inwestycyjne tych funduszy, bo one już w stosunku do tego dołka z listopada mają pozytywne stopy zwrotu. Jeżeli zachęciłyby kapitał do tego, żeby środki napływały do tych funduszy, no te stopy zwrotu jeszcze dodatkowo wspierane napływami do tej klasy aktywów mogły być naprawdę spektakularne, bo tam jest z czego po prostu odbijać. Czy przy sprzedaży funduszy, aby zamienić na inne z innego parasola, ponosimy jakieś koszty? Czy są one uwzględnione w cenie funduszu? W prospektach funduszy są wymienione różne koszty. To jeszcze raz powtórzę, w chwili obecnej żadne koszty zatytułowane w prospektach jako opłaty dystrybucyjne bądź opłaty manipulacyjne w naszej platformie nie są pobierane. Czyli czy to jest ten sam parasol, czy inny parasol, jedyna różnica będzie taka, że to będzie albo operacja konwersji, albo operacja zamiany. I w przypadku, jeżeli to jest ten sam parasol, to w przypadku zyskownego, w przypadku zamiany funduszu, który zanotował zysk, nie jest potrącony podatek Belki. Natomiast w przypadku, kiedy to się robi na fundusz z innego parasola, to ten podatek Belki jest ponoszony. Natomiast żadnych opłat nie ma. Czy w tej chwili warto wchodzić w fundusze akcyjne, czy może lepiej zaczekać na korektę na rynkach akcji? No, powiem w ten sposób, ponieważ ja nie wiem, kiedy będzie korekta, to jakby trudno mi jest powiedzieć, czy nie zrealizuje się taki scenariusz, że cały ten potencjał, który jest jakby tkwi w rynkach akcji, nie zostanie najpierw zrealizowany, po czym nastąpi koniec wzrostów i będziemy mieli na przykład półtoraroczną bessę. Dlatego naszą rolą jest raczej zamiast siłić się na rzeczy, których się nie da przewidzieć, czyli przewidywać, jakie będą kursy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, naszą rolą jest to, aby próbować określić, jakie są takie racjonalne warunki do inwestowania w trochę dłuższej perspektywie czasowej i wybrać optymalne instrumenty do tego inwestowania, i po to są stworzone te portfele inwestycyjne, aby realizować swoje cele co do zakładanej stopy zwrotu, tudzież ryzyka inwestycyjnego, jakie jesteśmy w stanie ponieść. Natomiast my w przypadku portfeli, jakby absolutnie nie jesteśmy w stanie uwzględnić takich scenariuszy na zasadzie, że nam się wydaje, że w tej chwili rynek rósł na tyle długo, że powinna wystąpić korekta, więc w portfelu agresywnym nie będzie w ogóle funduszy akcyjnych i wtedy będziemy czekać na korektę. Jak ona się zmaterializuje, to dobrze, a jak się nie zmaterializuje, to będziemy wobec Państwa
mówiąc kolokwialnie, świecić oczyma. No, takiej sytuacji być nie może. Nie chcemy Państwa okłamywać, że wiemy, kiedy takie korekty mogą wystąpić. My uważamy, że tego się przewidzieć nie da. I do momentu, kiedy rynek nie jest zbyt wysoko wyceniany i fundamentalnie uzasadnionym jest posiadanie funduszy akcyjnych, to my Państwu rekomendujemy takie zachowanie. Kolejne pytanie. Czy w obecnej sytuacji na rynku akcji Turcji istnieje możliwość osiągnięcia zysku? Ryzyka polityczne lub inne eliminują ten rynek ze względu na dużą zmienność? Myślę, że tutaj jakby większość czynników, które czynią rynek turecki nieatrakcyjnym, Pan wymienił. Dlatego zauważamy w ogóle taki odwrót branży inwestycyjnej z perspektywy produktów od rynku tureckiego. Kolejne fundusze się zamykają, bo faktycznie to ogromne ryzyko, które no jakby głównie tutaj widzimy to od strony takiej politycznej, ale z drugiej strony mamy też te ryzyka w postaci tych nierównowag makroekonomicznych, czyli no, Turcja ma jakby dwa potężne problemy. To znaczy, z jednej strony ma ten problem z bardzo wysoką inflacją, a z drugiej strony jest ten czynnik no, bardzo negatywnej sytuacji, jeżeli chodzi o rachunek obrotów bieżących. Turcja jako gospodarka jest ogromnym importerem, szczególnie surowców, no i to powoduje właśnie te nierównowagi makroekonomiczne, które powodują no taką niestabilność. Z tego czasu jeszcze jakby za tej poprzedniej hossy Turcja jawiła się jako taki bardzo atrakcyjny rynek, bo to był kraj, który był w tej fazie jakby reformowania. W tamtych czasach no, Erdogan bardzo mocno jakby demokratyzował ten kraj. On się gospodarczo bardzo mocno odbudował. Jego ogromną zaletą była charakterystyka demograficzna. No teraz no widać bardzo mocno ten zwrot, jeżeli chodzi o politykę. No a te powiedzmy ryzyka gospodarcze nie znikły. Także myślę, że ten rynek w tej chwili no nie przedstawia się jakoś super atrakcyjnie. No chyba, żeby tam nastąpiły jakieś no bardzo istotne przeszacowanie się wycen, ale to też trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze to, co jest bardzo tanie, nie może być jeszcze tańsze, czy warto ponosić ponadprzeciętne ryzyko po to, żeby ewentualnie udało się ponadprzeciętnie zarobić. Czasami można osiągnąć trochę niższy zysk przy zdecydowanie niższym ryzyku. Jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Czy aktywa MetLife akcji USA są zabezpieczone przed zmianą kursu dolar-złoty? Tak. W tym funduszu głównie są fundusze wyselekcjonowane przez MetLife. To są fundusze luksemburskie bądź irlandzkie, które są wyeksponowane na spółki amerykańskie. I one oczywiście są zabezpieczone do złotówki, także tutaj żadnego dodatkowego zysku bądź ujemnego wpływu z racji umacniającego się złotego na wyniki tego funduszu nie ma. I chyba już tak jako podsumowanie zacytuję bardzo mądrą sentencję, którą tutaj jeden z uczestników dzisiejszego webinaru napisał. Podobno Buffett mówił, że najlepszym czasem na inwestowanie jest dzisiaj. Lepszym było wczoraj,
gorszym będzie jutro. No coś w tym jest. Bardzo mądre stwierdzenie. Ponieważ nie widzę więcej pytań, to serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze, za pytania. Chyba nowy rekord pobiliśmy, jeżeli chodzi o liczbę pytań. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłem Państwu zaspokoić ciekawość. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie już w lutym. I jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym 2018 roku. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.